Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Znamy to z katechizmu. To 7 grzechów głównych. Wśród nich wyróżniamy gniew. Gniew jest grzechem. I to głównym. Jak więc rozumieć zachowanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii? Jezus wszedł do świątyni, pisze święty Łukasz, i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Wyrzucać. Nie mówić, proszę, wyjdźcie. Wyrzucać. Z relacji innego ewangelisty wiemy, że Jezus powywracał stoły różnych sprzedających, zrobił sobie taki bicz ze sznurków i nawet ich tam uderzył. Czy to nie jest gniew? A przed chwilą powiedzieliśmy, że gniew jednak należy do tego katalogu grzechów głównych. Tłumaczymy jednak Jezusa i bardzo słusznie, że był to święty gniew, takie święte oburzenie. Bo kiedy widzimy zło, ewidentne zło, a milczymy na zło, to zgadzamy się na nie. Milczenie na zło jest przyzwoleniem, jest zgodą. Nie wolno milczeć, kiedy się widzi zło, bo inaczej, jak mówił Jan Paweł II na Westerplatte, człowiek, który widzi zło, a nic nie robi, staje się, chcąc, nie chcąc, sojusznikiem, sprzymierzeńcem tego, co złe. Trzeba reagować. Czy matka, która sprząta w domu i od niechcenia, chcenia, niechcenia wejdzie do pokoju syna. Już sam sprząta oczywiście, ma już 18 lat, ale weszła mu tam, wymyła okna i zobaczyła, że ma narkotyki. Czy ich nie zniszczy, nie spuści w toalecie, a synowi nie zrobi solidnego, chciałem powiedzieć prania mózgu, nie przeprowadzi solidnej rozmowy, nawet takiej stanowczej razem z mężem, nie wytłumaczą mu, czy ojciec, czy może raczej tak, ojciec, który ma córkę i zgodził się, żeby przyszły zięciu przychodził do córki, siedział parę godzin u niej. Kiedy odkryje, że córka z przyszłym zięciem nie rozmawiają sobie tylko, nie piją herbatki czy kawki w pokoju, ale robią to, śpią ze sobą, współżyją, nazwijmy to po imieniu, to czy on nie zrobi awantury? Czy on nie powie, zięciu przyszły, zawiodłeś? I nawet jak będzie mówił, ale to przecież wszyscy to robią. Po pierwsze, nie wszyscy to robią. A po drugie, ma prawo powiedzieć stanowczo, nie zgadzam się. W moim domu nie ma zgody na grzech z moją córką. I może ten młody się oburzy. Może ten ojciec się narazi. Jezus też się naraził. Czyhali na niego, jakby go zgładzić. Ale jednak wielu go słuchało. A może jednak ten młody, przyszły zięć, uderzy się w piersi i powie, no tak, grzeszę, przepraszam. I coś zmieni? Nie wolno milczeć, kiedy się widzi zło. Milczenie na zło jest zgodą na zło. Święty Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Zachęca. Mamy prawo się czasem zdenerwować, kiedy widzimy krzywdę ludzką, kiedy widzimy ból. Naprawdę trzeba reagować. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, bo się narazimy, bo ktoś powie, nie twoja sprawa, nie wtrącaj się, pilnuj czubka swojego nosa, zajmij się swoim życiem. Ale z drugiej strony może Pan Bóg, Pan Jezus pokazuje mi tą sytuację, żebym ja zareagował, bo inni odwrócą głowę, ja nie chcę tego widzieć, to nie moja sprawa. A może właśnie ja mam coś zrobić? Tak, nie jest to proste. Jezus z Ewangelii dzisiaj nam pokazuje, że trzeba reagować na zło. To wszystko musi być nacechowane jednak miłością. W tym wszystkim jest jakaś ogromna troska. Tak się zachowuję, takie słowa mówię, stanowcze, twarde, one mogą zaboleć, ale dlatego, że chcę dobra. Chcę porządku. Dzisiejszy patron, święty Rafał Kalinowski, miał wszelkie prawo, żeby narzekać, żeby wyzywać. 10 lat w łagrach rosyjskich za to, że walczył o niepodległość Polski w powstaniu. Schwytany, aresztowany, tam osadzony. Jeszcze mając 42 lata, trzymając się Boga, wstępuje do zakonu, a mając 47 lat, zostaje księdzem. I nie wiadomo, ile tym księdzem jeszcze będzie. A Pan Bóg dał mu jeszcze 25 lat gorliwej, pięknej służby. Także stał się w jakimś sensie też reformatorem zakonu karmelitańskiego w Polsce, czy odnowicielem tegoż zakonu. Słynął z wielu godzin przesiedzianych w służbie Bogu, w konfesjonale, w służbie Bogu i ludziom.
niezwykle cierpliwy, a przecież grzesznik przychodzi z całym bagażem biedy, brudu. On był cierpliwy, ale umiał powiedzieć, nie rób tak, zastanów się. On kiedyś powiedział, że istnieją trzy oznaki posłuszeństwa miłości. Chętny zwrot myśli ku Bogu, chętna ofiarność i chętne znoszenie cierpienia. Czasem musimy być stanowczy, wymagający wobec siebie, wobec innych, ale w tym wszystkim zwracajmy myśl ku Bogu. Boże, Ty tego chcesz, prawda, żebym zareagował. Może będę niezrozumiany, ale ofiaruję ten mój ból, który mnie może spotkać, za tą moją uwagę. I chętnie to wszystko przyjmę. Chętnie zniosę to cierpienie. To doskonale rozumiał patron dnia dzisiejszego, święty Rafał Kalinowski. Najwyraźniej słuchał doskonale tej dzisiejszej też Ewangelii, gdzie Jezus wyrzucał sprzedających, ale w tym wszystkim okazał walkę o dobro, o świętość. Panie Jezu, ciężko nam nieraz reagować, kiedy widzimy zło, ale nie pozwól nam być obojętnymi. Daj nam odwagę, daj nam siły, żebyśmy walczyli o prawdę, o piękno, o miłość, o świętość, o szczęście. Pomóż nam. Amen.